na Mistrzostwach Europy zajęły 8 miejsce w ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata poza pierwszą dziesiątką. Jak widzimy, i to nie tylko w dwóch wymiarach, ale chodzi też o przestrzenne wykorzystanie tej planszy. Choreografia powinna być twórcza, nowatorska, oryginalna. No i tutaj bardzo duże znaczenie mają przejścia między elementami. Powinny być one płynne, logiczne. Element z grupy szpagatów, przejście przez szpagat rozkroczny do leżenia przodem i płynne przejście do obowiązkowych pompek. Troszeczkę tutaj taka była przerwa w tym układzie. Bardzo ładny element. Partnął do szpagatu rozkrocznego z lądowaniem w szpagacie rozkrocznym na podłodze. Oj, i niestety duży błąd. Dwie zawodniczki spadły z wagi na jednej ręce. Jeśli był to ich element trudności do wyboru, to będzie ich to kosztowało duży punkt. Szkoda, że przydarzyło mi się to już prawie w końcówce programu. No ale i tak zebrały bardzo duże brawa, zbierają duże brawa od publiczności. Finowie bardzo precyzyjnie przygotowywali się do tych mistrzostw. Już w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata w Brazylii w Santos mieli przygotowany konspekt, jak to będzie wyglądało, po kolei, konkurencje. Jest perfekcyjnie przygotowana impreza. Jak widać, sami zawodnicy również bardzo solidnie przygotowali się do tych mistrzostw. No, w każdej konkurencji finowie